Gospodarka na dzień dobry, a my witamy Jerzego Bielewicza, finansistę. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak ważną informacją dla światowego systemu gospodarczego jest to, że kanał Suezki po prawie tygodniu został wreszcie odblokowany. No to jest bardzo ważna sytuacja, bardzo ważna informacja, bo przecież tam akumulowało się 10 miliardów towarów w ciągu doby u wejścia do kanału Suezkiego po obu stronach, i po europejskiej, i po tej od Zatoki Perskiej. Tankowce tam czekały też w kolejce. No tam była cała masa towarów. Rzeczywiście ci, którzy obserwowali, mówili, że tam są towary, które są terminowe, tak? Jak komponenty do leków, komponenty chemiczne. One muszą w określonym czasie dotrzeć do dostawcy, bo się po prostu zużyją, będą bezwartościowe. Były tam ładunek owiec, które też no, miały określony czas na określoną liczbę żywności, wody i tak dalej. No, te zwierzęta niepotrzebnie cierpiały, stojąc na redzie. Wreszcie no, wyobraźnia, która mówi, że istnieje statek, bo ten Ever Given to jeden z najnowszych kontenerowców, takich właśnie transkontynentalnych. 20 tysięcy kontenerów na pokładzie jednego statku, 400 metrów długości, 200 tysięcy ton masy, która została tam zablokowana. To jest, my na co dzień nie myślimy w takich kategoriach. Może... Myślę, że my mamy bardzo, bardzo dużo szczęścia jako właśnie gospodarka światowa, czy zwłaszcza państwa europejskie, czy Chiny. Dlatego, że tak patrząc z inżynieryjnego punktu widzenia, no to ten kolos był o wiele dłuższy, jest o wiele dłuższy niż szerokość kanału Suezkiego w tamtym miejscu, więc tak na zdrowy chłopski rozum wydawało się, że to potrwa długo, więc odblokowanie tego kanału jest naprawdę tam sukcesem tamtejszych inżynierów, czy ludzi, którzy pracują na tych holownikach, które wyciągnęły ten statek z mielizny. Mogło się to przedłużać nawet tygodniami i miesiącami w mojej ocenie. Można sobie wyobrazić takie scenariusze, w których na przykład naruszona została struktura tego statku. On jest wypełniony towarem, normalnie opiera się na wodzie, tak? Zanurzenie tam prawie 15 metrów, ale tym razem większość tego ciężaru spoczywa na rufie i na dziobie, więc w środku jest wielkie ramię i mogło dojść do strukturalnych odkształceń kadłuba. No i wtedy co? Zdejmować te kontenery z tego statku? No, kłaść się na pustyni? W tej chwili zastanawiają się, bo odholowali to nad ten statek na Jezioro Gorzkie. To jest takie poszerzenie na kanale Suezkim. I tam będą robili diagnozę, czy przypadkiem poszycie statku nie jest uszkodzone, czy wszystko z tym statkiem jest ok. No, a jeśli chodzi o takie porównania, bo tu bardzo malowniczo pan opisał wielkość, jak to duży problem, no to wydaje mi się, że nie jest to taki duży problem jak pandemia. A skala tutaj, bo przecież pandemia zrobiła to światowej gospodarce, co ten statek dla handlu między Chinami i Europą, po prostu zablokowała ten statek, zablokował ten handel i jednocześnie wydłużył czas dostaw o co najmniej 2 tygodnie. Analogia troszkę kulawa, bo oczywiście jest zawsze alternatywa. Część z firm transportowych przekierowała swoje statki, wypłynęły wokół przylądka Dobrej Nadziei, wokół Afryki. To dodatkowe 10 dni, 12 dla takiego kontenerowca, jeśli będzie on płynął z tą swoją prędkością tam około 15 węzłów, bo one w tej chwili są budowane po to, by płynąć wolno po oceanie. Nie szybko, tylko wolno, bo to jest właśnie bardziej oszczędne. Tam jeszcze jest dodatkowy twist w tym. Otóż obowiązują nowe przepisy dotyczące paliwa, jakie mogą te statki zużywać. No i właśnie to uboższe
paliwo, substancje smarujące i tak dalej może powodować uszkodzenia silników. No i takie sytuacje, jak mieliśmy do czynienia. Dla nas jednak, dla Polski, bo, przepraszam, słonia sprawa polska, ważne jest to, że my przecież mamy rozwiniętą strategię budowy hubu transportowego u nas w Polsce. Słyszymy o porcie zewnętrznym w Gdańsku, dodatkowej przestrzeni kontenerowej, że rozbudowany jest port północny, rozbudowany jest to nabrzeże kontenerowe. Słyszymy o porcie zewnętrznym w Gdyni, kolejna ogromna inwestycja na zewnątrz obecnego portu, tylko właśnie do przekazu, do przetransportowywania kontenerów. No i również Szczecin ma takie same ambicje. Więc jak widzimy coś takiego, takie wydarzenie, no to musimy myśleć o przepływach pieniężnych i o tym, co zrobić, żeby te pieniądze, te przepływy do nas trafiły. My przecież budujemy taki mały kanał Suezki w Polsce, to jest przekop Mierzei Wiślanej. Całe szczęście, że robimy to, to bardzo, bardzo poprawi naszą gospodarkę w północno-wschodniej Polsce. Dobrze, że nie oddaliśmy sprawy w ręce natury, bo przecież natura nie przekopała kanału Suezkiego, a jest on bardzo, bardzo korzystny. Przychody Egiptu z tego kanału Suezkiego to jest około 10 miliardów dziennie. Przepłynięcie przez kanał Suezki to jest średnio 200-300 tysięcy dolarów dla takiego statku w opłacie. A od wczoraj w nocy, od wczoraj wieczorem przepłynęło przez ten kanał Suezki w obie strony ponad 100 jednostek kontenerowców, innych jednostek morskich. No i tak ustawianie, powrót do tej sytuacji, która była przed tym wypadkiem, zajmie kilka tygodni, bo tam rzeczywiście zgromadziło się sporo statków. My jednak pomyślmy o polskiej strategii gospodarczej, o tym, gdzie jesteśmy na mapie Europy i jak sprawić, byśmy na tej światowej wymianie korzystali. No może przekop Mierzei to nie jest najlepszy przykład, tak sobie pomyślałem teraz. Bo to jest ja mała myślę, inwestycja. Że najlepszym przykładem jest oczywiście nasz port lądowy w Małaszewiczach, w którym czeka na inwestycje, usprawnienie. Tam przejeżdża przez ten punkt kilkanaście pociągów takich właśnie kontenerowych. Czy w takim razie po tym wypadku, po tym zablokowaniu i świadomości, że może to się zawsze stać, ten Małaszewicze i ta linia logistyczna, która prowadzi od Chin do Europy przez Polskę, nabrała na znaczeniu, podwyższyła niejako naszą pozycję przetargową? Ale rzeczywiście bardzo podwyższyła i przełoży się to na bardzo konkretne pieniądze, ponieważ ja założę się, że stawki za przepłynięcie kanałem Suezkim jeszcze wzrosną w tej chwili po tym wydarzeniu, tak żeby to przejście było bardziej bezpieczne. Sądzę, że i nasze stawki na przewóz towarów przez Polskę i w Polsce i rozładunek, przeładunek też wzrosną, bo jeszcze bardziej to połączenie lądowe jest pożądane. 20 tysięcy kontenerów na takim statku płynie, no to gdyby podzielić to na 100, to mamy liczbę pociągów, które trzeba ustawić, by taką masę towarową przewieźć przez Azję. No właśnie, to jest miesiąc czasu, żeby tą samą masę przewieźć przez Azję, ale to są właśnie proporcje między ruchem morskim, towarowym, a lądowym. Ciągle jeszcze 90-80% tego ruchu to jest właśnie ruch morski. Ten pas jedwabny kolejowy to jest ciągle jeszcze początek tego projektu. I z pewnością on się będzie bardzo, bardzo szybko rozwijał. Przy czym nie jest to tylko towary z Chin, jak my to myślimy, ale to też są towary wytworzone przez amerykańskie korporacje, koreańskie czy japońskie, które przecież mają swoje siedziby w Chinach i tam produkują. Sam eksport z Chin kontrolowane przez firmy, kontrolowane przez kapitał amerykański, to jest około 40%.
Więc to jest bardzo, bardzo umowne, jeśli mówimy o, że jedwabny szlak ma służyć wyłącznie Chinom. Nie, on ma służyć wszystkim tym państwom, które kooperują z Chinami i tworzą te towary i na rynek chiński, i też na inne rynki. Strategia gospodarcza Polski bardzo ciekawa, ale też mamy do czynienia z spadkiem polskiej waluty. Króciutko na minutę. Dlaczego spada wartość złotówki? No, jesteśmy, jeśli chodzi o euro, to jesteśmy blisko historycznych minimów, bo wczoraj złoty trzeba było zapłacić 4,67 zł za euro. Na u szczytu kryzysu finansowego po 2008 roku było to 4,70 maksymalnie, więc w tej chwili polska waluta jest najtańsza od 6 lat, a możemy pobić historyczne rekordy. Brakuje nam daleko do tych historycznych rekordów, jeśli chodzi o dolar amerykański, no ale już jeśli mówimy o franku szwajcarskim, no to ponad 4,20 za franka to jest duży ciężar dla frankowiczów. Dla frankowiczów słaby złotych jest bardzo niedobry, natomiast dla naszej gospodarki i dla eksporterów jest bardzo dobry, bo podtrzymuje nasz wzrost gospodarczy. No, mamy do czynienia z tą trzecią falą pandemii, która jest główną przyczyną w Polsce osłabienia naszej waluty. To jeszcze szybciutko, czy możemy spodziewać się wzrostu inflacji w tym roku? W mojej ocenie wzrost inflacji jest nieunikniony. Tego uczy historia ekonomii, finansów. Wszelkie dane historyczne mówią, że gdy świat się zadłużył do historycznych rekordów, czyli świat jest zadłużony w stosunku do światowego PKB na 365%, no to takie duże zadłużenie prowadzi właśnie do wzrostu inflacji historycznie. I to jest poważny problem, z którym trzeba się będzie zmierzyć, a może niekoniecznie zablokowanie kanału Suezkiego. Tyle w gospodarce na dzień dobry. Jerzy Bielewicz, pięknie dziękujemy. To ja pięknie dziękuję. I Państwa zapraszamy na kolejne programy Telewizji Republika. Jutro o 7 meldujemy się na antenie. Łukasz Jankowski będzie prowadził program. O 7.30 wchodzimy z kalendarium i przeglądem prasy.